Top 10 faktów z Five Nights at Freddy's. Uważaj na marionetkę. Miejsce 10. Freddy Fazbear's Pizzeria to nic innego jak odwzorowanie restauracji Chuck E. Cheese, popularnej sieci restauracji z Ameryki, gdzie też występują animatroniki, które moim zdaniem są dużo ohydniejsze i straszniejsze niż te w grze. Dodatkowo w tej restauracji w 1993 roku zostało zamordowanych 4 z 5 pracowników, gdzie jedyną osobą, jaka przeżyła, był Bobby Stephens, na podstawie którego zeznań Nathan Dunlop został skazany na karę śmierci. Na podstawie tych wydarzeń powstała pierwsza część gry, czyli Five Nights at Freddy's 1. Miejsce 9. Jeśli naciśniesz na nos Freddy'ego znajdującego się na plakacie w pierwszej lub drugiej części gry, wyda on śmieszny dźwięk. Miejsce 8. Marionetka z drugiej części gry występuje również w pierwszej części. Świadczyć o tym mogą chociażby plakaty na ścianach, które przedstawiają płaczącego chłopca. Niektórzy uważają, że Scott zaplanował już drugą część przed wypuszczeniem pierwszej. Jednak wydaje mi się, że było na odwrót i Scott patrzył na to, co umieścił w pierwszej części, żeby móc dopasować marionetkę do jakichś właśnie tych małych smaczków, które znajdzie społeczność. Miejsce 7. W plikach gry występuje zdjęcie Foxy'ego bez oczu, które wyskakuje raz na jakiś czas przed jej załadowaniem. Miejsce 6. Golden Freddy jest jedynym animatronikiem, o którym nie ma wzmianki w drugiej części. Moim zdaniem może nas to utrzymywać w przekonaniu, że jest to jedynie halucynacja. Zauważcie, że Fungi o nim ani razu nie wspomniał. Występuje on w minigierkach, ale jak już występuje w minigierkach, to za każdym razem skraszuje naszą grę albo po prostu wyłączy wizję. Miejsce 5. Balloon Girl. Nie mamy pojęcia, kim jest ta postać. Pojawia się ona pod naszym biurkiem, zazwyczaj podczas kostiumowej nocy. Moim zdaniem jest ona jedynie halucynacją i nie ma żadnego ważnego znaczenia dla fabuły gry. Miejsce 4. Plakat w pierwszej części, który przedstawia Freddy'ego wyrywającego sobie głowę. Nie wiemy, czy ma to nas jedynie przestraszyć, czy to może być również jakieś nawiązanie do fabuły. Może to jest nawiązanie, że jednak coś zostało w tych robotach, jakaś dusza dziecka, która nie chce atakować i chce być po prostu sobą. Miejsce 3. Shadow Bonnie i Shadow Freddy. Czy są to tylko straszaki, które pojawiają się raz na jakiś czas, czy to jest jakaś ważna postać fabularna? Dodatkowo w zapowiedzi Five Nights at Freddy 3 pojawia się postać na stronie Scotta, która bardzo podobna do Shadow Bonnie. I co ważne, ta postać jest nazwana Shadow Bonnie, jednakże jej zęby nie pasują do prawdziwej Bonnie, więc to nie może być Bonnie, ale jak już jest taka nazwa, to się jej trzymajmy. Miejsce 2. W ustach Balloon Boya i oczach marionetki jest ukryta kolejna para oczu. Czy są to ich dodatkowe oczy, czy to może zwłoki martwych dzieci? Raczej to nie może być martwa osoba, bo martwa osoba miałaby raczej zamknięte oczy. Miejsce 1. Po wpisaniu w menu Custom Night liczby 1987 wyskoczy nam jumpscare Golden Freddy'ego. Jest to nawiązanie do czegoś, co jest nazywane The Bite of 87 w pierwszej części gry. Nie mamy żadnych informacji, kto był sprawcą tego ugryzienia, jednak mówi się, że to Foxy ze względu na jego krzywą szczękę. To byłoby na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten filmik. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, jakie top 10 chcielibyście zobaczyć w przyszłości, a ja z pewnością je dla Was nagram. A tymczasem zasubskrybujcie mój kanał i do zobaczenia.